dziewczyną, której gdzieś tam przypomniały się jakieś wykorzystywanie seksualne I ja to roz... przez te, wiesz, obrzydliwe wiadomości, No to które znajdę dostawała od najmocniej, Leksia. jest kurwa. I to wiesz, to też myślę, że trzeba patrzeć na to z tej perspektywy. Wow, założyłam Tindera! Ktoś mi zaoferował seks na Tinderze? Jaki zły człowiek przypomniał mi, że byłam molestowana! Kurwa, gruba kretynko, jak pójdziesz do klubu, jakiś ziomek podejdzie do tańca i powie ci właśnie, czy nie chciałabyś na przykład oblodzić, to znaczy, że w tym momencie ci życie zniszczył? Nie, oczywiście, jest oblechem, oczywiście zachował się kurwa niekulturalnie, ale chyba dobrze, że zapytał. No jakby można zapytać w sposób trochę bardziej przystępny, w sposób bardziej kulturalny, nie trzeba być takim bezpośrednim chamem, no ale nadal kurwa, już nie grajmy na emocjach i nie róbmy z siebie wielkich ofiar. Ale kurwa, a z tym się nie zgodzę akurat, to mi wkurwia. Takie kobiece granie na emocjach, nie? Perspektywy, że mimo wszystko takie. Ktoś zapytał, ktoś podchodzi, cię łapie za dupę, okej, chujowo. Ale jak ktoś nawet zapyta, hej, czy chciałabyś uprawiać seks? No kurwa, no może zapytać. Wiesz, ile razy mnie dziewczyną to pytały i też kurwa na przykład nie chciałem? I co, i z tego tytułu mam pisać wielkie referaty na temat molestowania mężczyzn przez kobiety? Nie.